Siema! Siema wszystkim, witam. Zdrowie w porządku, jak najbardziej. Oficjalne podziękowania dla tankera, którego widzicie tutaj, bo chłop od godziny 14 ogarnia tutaj, czy przypadkiem ktoś czegoś nie zajebał z listami i tak dalej, nie? Więc wiecie, dziękuję bardzo. Jakie za plany? No Hirokaiwa idziemy. Rafał dzisiaj rano zjął Hirokaiwa, mówię okej, nie? Raf się ładnie donatuje tą gierkę, jak ma na outfit co chwilę. Rafał powiedział, że 300k wydał. No wiesz, on apepury robił ten taska, nie, na mapkach i w ogóle. Czy Rafał nosi mastermindy? Pewnie tak, 50. Nosi. O. No i widzisz, widzisz, Paldemi, widzisz. Kobieto niskiej wiary. Pierwsze co długo mi przyszło lekkich obyczajów, ale to kurwa nie było to. Ile skilla wbiłeś od SS-a? Wiesz co, ogólnie o 10 chyba z hakiem wystartowałem z tym skillem. Rafał chyba też. Ja miałem jakieś 20%. 20% miałem do 110. Znaczy no do 108, bo ta lojalka, nie? Ale powiedzmy, że tam ten 110. Więc wbiłem 45%. Troszkę coinów mam i tak myślę, czy przypadkiem jeszcze nie sprzedać 500 coinów i nie kupić jeszcze trzeciego. No ile tu kręcimy tego rawa? No tak, niewiele, niewiele. No ale renegady wejdą, jeszcze 3 sztuki. Chcielimy na kultach, to to wbijemy. Dobra, renegady wlazły. Tysiaczek renegadów. Bity, ale też właśnie tak myślałem, że od razu dodża podpiąć sobie pod bechę, nie? Zawsze już troszkę mniej papę. Meduski przy okazji, kapuściaki przy okazji, więc trzy taski do zrobienia, byśmy tam pewnie posiedzieli troszkę. Dzisiaj Rafał stwierdził hero cave, mówię okej, nie dyskutuję. Ewentualnie później jeszcze możemy też gdzieś już skoczyć na tę ostatnią godzinkę, jak coś zostanie. Wiesz co, ogólnie na razie robimy wszystko to, co związane z tymi taskami, bo cel numer jeden, żeby te 100 punktów zrobić i potem już się nie musieć martwić tymi taskami, nie? U gryzlaka. Odlokować se demony i potem już jazda dalej, nie? Jest naprawdę bardzo dużo spotów, które jeszcze musimy ogarnąć. Kulty musimy na Karin ogarnąć. Tu mówisz, Asury, Were Hieny, Exotic Cave cały tam na tej miejscówce, nie? Nie ma też kiedy za bardzo, wiesz, my codziennie robimy streamka tam 3 godziny, 3 delikatnie z hakiem, w tym wchodzą też taski na Urzony, wchodzi też Mad Mage, a poza streamem ja nie gram, nie? Słuchajcie, już tyle się nagrałem w tą grę, że jedyne co mam w głowie, jak idę na jakąś miejscówkę, to byle się nie spieszyć, byle powolutku, byle do przodu, a nie do tyłu. Na tej postaci zero jakichś tryhardowania, nie zależy mi na tym buście, wiesz, co wbije więcej, 200-300k tak naprawdę, a te coiny, które mam, to mogę nawet na giveaway'a rozdać, wiesz, widzom, nie? Zawsze chociaż zrobię 25 giveaway'a. Naprawdę, jakby totalnie nie dbam o to, żeby wykręcić jak największą cyferkę. Idziemy sobie na hunta, jest double, no to mamy dwa razy szybciej, jest fajnie, nie? Nie lubię double, ja nie lubię double. Double lubię tylko wtedy, że można sobie skillować na chillu, nie? Postać sobie jest odpalona cały dzień elegancko, nie? No byłoby za dobrze, gdybym miał możliwość przez całego dubla sobie używać tych swordów. Ale no, zawsze coś, nie? Zawsze chociaż coś do przodu. Ludzi pełno ogólnie brud smród. Brud smród, ale niestety nie ubóstwo, bo każdego stać na landy. A to jest problem. Jest mi smutno, jak przychodzę przez miasto i widzę, że oni sobie skillują, a ja wkrótce nie będę mu, kurde. Zdjęcie fotelek w stanie, kurwa, jaki typ. Czajsik na czacie? Robimy zrzutkę na suby dla Blessed Luka w zamian za zdjęcie fotelek w stanie. No to pitekle. Zdjęcie fotela to na Formorgar mógłbyś posłać. To mógłbym? Zdjęcie fotela na Formorgar. Tam to nawet nie potrzeba było tego. Ciepło na dworze. Ja obsrany siedziałem, a nie spocony. No o tym mówię. To byście dopiero mieli wtedy dobrze. Dobra, Rafu, teraz tak, teraz się zaczyna bardzo zły temat. Czyli wydawanie pieniędzy. Dobrze, to jest tylko na 20 godzin, nie? Bo jakby to miało być na, nie wiem, 10 godzin, 8 godzin. Oni w ogóle mogli w ten sposób pobawić się tymi cenami. Zamiast podnosić ceny imbuingów, mogli po prostu skrócić czas tych imbuingów. Zamiast 20 godzin zrobić po prostu trochę mniej. Ale może nie kraczę, bo nie wiadomo, czy to nie jest kolejny ruch z ich strony. To jest dobry druid, rzuca krzaki, wszystko elegancko, co myślisz? Hopie. Hopie, to nie jest pierwszy lepszy łapanki. I nawet siocha. Czasami nawet siochnie, no. Jak Satan Unfound. Co tam pierdolisz? Non-found, cały czas jest bita, ty. Widzę skill wbity, jak tam Rafała. Rafał 2 levele w biuzu. Ja skill wbity, nie wiem czy uda się wbić kolejny, bo może braknąć mi, może braknąć sworda niestety. Ale zobaczymy, zobaczymy.
Natomiast zaczerne piksele, green screen, który tak wygląda, no. Niestety, ale ja nie mam green screena całego tam za sobą, tylko mam takie kółko jakby przyczepione, wiecie? Bejt na widza! Kurwa, piksele mam na monitorze, ty! Monitor się wyjebał! Ale wczoraj też ktoś chyba tak powiedział, mówił, ej! Co tam jest? Tam jakaś kropka czarna. Najlepsze double dla mnie to są takie, w których mogę 2-3 godzinki maksymalnie dziennie se poekspić, a resztę zostawić postać, żeby się skillowała. I mi to wystarcza, nie? Mamy 1000 bonebistów. I tak punkty krok po kroku się wbijają, więc myślę, że no, może nie do 150, ale do 200 levela jeszcze jeden charm myślę wleci. Może dwa? Zobaczymy. Będzie mi bardzo miło, jak tutaj rozwiniemy sobie tego Twitcha. Ale na YouTubie proszę was, żebyście pamiętali chociaż o tych łapkach, żeby nowych ludzi przyprowadzać, bo jest dramat, nie? Jak ten double kilka wbiłem? No, mało. Tam wbiliśmy chyba gdzieś koło 3,5 z hakiem, teraz 12, 6kk może? 3,5. To się u Henrykusa mówiło. Najlepiej nic, nie? Najlepiej, żeby nic nie trzeba było mówić u Henrykusa. Rafi, wyremki jeszcze byśmy może co? Zerknęli sobie. Co? No, idę już. Coś ja powiedziałem, wyremki, nie wewerny. Ale wewerny też. Ale to też. Dobra, Rafi, to co, drefia? No, już to nie. Nie iść tu nawet. Czemu? Zajęty. Zajęty jest? Do 21. Ulele. 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 Do której stream? Do 20 dzisiaj. I będę tego bardzo pilnował, bo skoro jutro mam na 8 być tutaj na streamie, no to... To będzie mało spania, bo jeszcze trzeba film zmontować, także spoko. No ale wiesz, z drugiej strony... Z drugiej strony potrzebny był trochę ten deszcz, bo... Tragedia. Ojojoj, ale to wiatrzysko teraz takie solidne się robi. Zaraz naprawdę może być impreza. Mutet. Mutet, kurwa, to ja miałem teraz na dworze. Ej, ja chcę po streamie do sklepu! Co może nie tak w twoim życiu, że grasz tyle lat w tą grę? Wszystko jest w porządku. Gram w tą grę, bo wiesz, jeden ma hobby po pracy, muszę pójść pobiegać. Drugim hobby jest taniec na rurze. Trzeci ma hobby, nie wiem, grać w bilard, a czwarty grać w Tibie, nie? Na tym kanale robiłem treści, w sumie do dziś dnia robię różne treści dla osób, które albo wracają, albo zaczynają swoją przygodę z Tibią, bo czasami też się takie jednostki zdarzą. I czuję, że się w tym spełniam, nie? Wykorzystuję po prostu ten potencjał, który przez lata nabyłem w tej grze. Po prostu. Także luz, nie zawsze gra się w grę dlatego, bo ktoś coś, wiesz, coś mu nie poszło w życiu. Po prostu lubisz grać i tyle. Levelek. O, już. Weź padnij. O, to samo. Dobra, moi drodzy. Czas na podsumowanie. Czas na podsumowanie tego streama. Dzisiaj piątek, czyli pierwszy dzień Double Exp Weekendu. A co za tym idzie, coś musieliśmy troszeczkę poekspić. Rafał rano zajął nam Hero Cave'a, w związku z tym zaczęliśmy sobie od tego Hero Cave'a. Tam zrobiliśmy prawie dwugodzinny hunt. Udało się trochę gdzieś tam tego levela podbić i mieliśmy później w planach pójść na Wyrmy i Elder Wyrmy. Niestety były zajęte, więc poszliśmy na nasz ulubiony spot aktualnie, czyli w sumie Chozeny. Tam 40 minut hunta i summa summarum udało się dobić do 145 poziomu. Ja od server save'a skillowałem, jak widzicie tutaj w ekwipunku mam Exercise Sworda, jeszcze jeden jest przygotowany, także do jutra, do południa jestem zabezpieczony, jeżeli chodzi o możliwość skillowania. Już udało mi się wbić ten cały 100, no lojalki tu popadały, ale powiedzmy, że to jest ten 108 Sword na czysto. Mam nadzieję, że uda się wbić 109, zobaczymy. Jeszcze gdzieś tam mam w głowie, żeby kupić jednego Sworda, ale nad tym jeszcze będę myślał, no bo po tym jak zrobiłem imbuing, to trochę gdzieś tam tych pieniążków brakuje, ale zobaczymy. Nie mam żadnego oparcia, żeby bić jak najwyższy level, nie wiadomo co. Jak wpadnie, to wpadnie, jak nie, to nie. Jeśli chodzi o to, to jutro, no to jutro stream o godzinie 8 rano, więc wy na YouTubie, kiedy to oglądacie, 9, no to właśnie trwa stream. Streamek do godziny 12 będzie. Jutro nie ma też Rafała, w sensie dzisiaj też nie ma Rafała, więc jestem sam na tym streamie. Trzeba będzie pokombinować. No a co na dzisiaj? Na dzisiaj będę chyba już kończył. Także dziękuję wszystkim za dzisiejszą aktywność na czacie. Dziękuję za wszystkie followy, subskrypcje, zarówno na Twitch, jak i na YouTubie. Za donatika również dziękuję. Za waszą obecność.
i widzimy się jutro. Kto ma ochotę, wpadajcie 8 rano do 12, sobie coś tam podziałamy, coś pokombinujemy. A tymczasem życzę miłego piątkowego wieczoru i do zobaczenia. Do zobaczenia, moi drodzy. Trzymajcie się. Z tej strony Blestruka. Wszystkiego dobrego.